Dzisiaj będziemy rozmnażać rośliny przez sadzonki zdrewniałe, czyli tak zwane sztobry. Możemy rozmnożyć bardzo dużo różnych gatunków, takich jak derenie, wierzby, porzeczki, agrest, winogrono. Tak jak widzicie, ścinamy sobie pędy jednoroczne, młode, takie, żeby były, najlepiej się mówi, żeby były grubości ołówka. Coś takiego, tak jak widzicie. Następnie robimy sobie otwory jakąś gałązką, tak żeby ukorzenia czy nam się nie usunął. No i wkładamy taką sadzonkę do ziemi. Moim zdaniem to jest najprostsza metoda. Wiadomo, nie wszystko może się ukorzenić, no ale duża część zależy nie od gatunku się ukorzenia. Także to wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.